staram się nie wyciągać śmigła, żeby za dużo tam powietrza i bąbelek nie robić. Widzicie, bo to się jednak robią bąbelki i potem nie za... Dobra, opłukane. I teraz idę i zobaczymy, jak się będzie lało. Bo chyba po litrze będę lał. Dobra, idziemy. Dobra, zabieramy się za lanie. Takie w miarę. Dobra, tutaj jest. Fajnie się leje. Rozpływa. Mi się wydaje, że nie będzie chyba problemu. Jest w miarę dobrze. O kurde, leje mi tylko po tym. Trzeba trochę przyspieszyć, bo... Dobra, zobaczymy teraz tam dalej, jak idzie. Kurde, rękę muszę chyba podłożyć. Chodzi mi o to, jak daleko to popłynie, wiesz? Jeżeli nie będzie płynąć, to jest ok. Mi się wydaje, że tak jak teraz, to jest dobrze, trzeba jechać, nie? No, dobra, jedziemy. Dobra, i teraz biorę szczotkę i staram się to rozprowadzić, bo to jest w miarę takie gęste i to tak nawet wyrównuje teraz. Ok, it's making nice and straight. I tutaj nawet jest, if you don't put in it, it's more difficult to, but it's, you can see the join line. Widzimy, dlatego to rozprowadzamy. I wiecie, ja to robię od lat, dlatego z tym piaskiem to naprawdę. Dobra. Także nie wylewa się, tu mogę być spokojny i mogę jechać z lewej do prawej. Tutaj jakiś jest bumpik. Także trzeba mieszać i tyle. Widzieliście, jak się miesza, za chwilę przychodzę z nowym wiatrem. I teraz łączymy jeden z drugim. Ten już jest taki, o, trochę, prawda, schnie, ale gęsto wyszło. Nie wyszło tutaj, jak widzicie, naokoło, tak jak mówią, 5 metrów kwadratowych, oszukali trochę. Ja dałem 5 litrów wody i widzieliście, że jest gęste, tak? A teraz ile dałem wody? Widzicie, jest takie przyjemniejsze. Ja też dałem, dlatego że dodałem nie 5 litrów, tylko ani 6, tylko w połowie. 5 i 3 czwarte dałem, tak? Na próbę, bo już... za bardzo bawię, bo ja nie jestem ekspertem w tych sprawach i się po prostu uczę, ale sobie tak po trochu właśnie robię. Dobra, i spróbuję to od razu szczotką. Tak się właśnie uczymy, nie? Widzicie, jak się nauczyłem tutaj, że kurde jest równiej, niestety by nie było równiej na takie cienki powierzchni. Podejrzewam, że pół centymetra piasek z cementem by odpadł, tak?
I tu już mamy taki przyjemniejszy do pracy. O! Czuję pod tym, że teraz jest dobrze. Now is I feel much. Jeszcze nie, not everywhere. You can see the difference between this. Jeszcze widać różnicę. Ale to już jest naprawdę takie... Jednak trzeba pomagać. I lepiej by było, żeby w tą stronę coś rozciągnęło. Może tylko tutaj trzeba tak równać, a nie ściągać. O, widać, że jest za dużo. Tak, mamy szansę to ściągnąć. Tutaj taka jest delikatna górka, już czuć, że jest grubsza, ale jeszcze coś tam się tutaj dzieje, widzicie? Tutaj mam taką naprawdę i mi się wydaje, że tak przejechanie tak, tego łączenia. No, wygląda nieźle. Tak, wsteczny. Tutaj nie wiem, czy to nie będzie widać, ale tego łączenia, ale powiem wam, że teraz po takim przejechaniu wiem, że mam troszeczkę, o tu jest trochę, widać, że jest nierówno. Widać, że jest nierówno, że tu trzeba trochę dokoptować. No ale dobrze, mamy 15 minut. Robimy co w naszej mocy, tak? Może jeszcze raz po tym trzeba polać. No nie? Żeby to się tak zgrało. O! Bo to widać, że tutaj brakuje, nie? To już może nie widać. Ale tak delikatnie, bo tu przechodzimy z grubszego na cieńsze teraz, tak? I co? I tak się dochodzi do wprawy. Ja jestem po... Nie powiem co. Ale jestem... Nie jestem taki happy, tylko jestem spięty. Bo kurde, nie robiłem tego. To nie wyszło za dobrze. Tak? O! Tu napływa. Jedno na drugie widzę. Bo jest takie bardziej wodniste. I teraz jest pytanie. Powiem wam, że w dobrym miejscu to takie gęstsze wyszło, bo tam nie chcę, żeby mi spłynęło na zewnątrz, no nie? No, dobrze. Potem będzie bardziej odważnie, większe ilości i tak dalej, ale co ja będę udawał z siebie buildera, jak na przykład tego nie robię? Tak, nie mogę powiedzieć, że jestem tym ekspertem, ale już widzę, że nie jest źle. Dużo lepiej. Spróbujemy już teraz troszeczkę odważniej. Dobra. Ale się zmęczyłem. O Jezu. Tutaj jest jakiś, czy od razu można coś widać? Tu, o, jest parę milimetrów, muszę spróbować to pocięć. Tutaj widać, że trzeba rozmieszać grudki. O! Jak widać, to jeszcze można coś z tym zrobić, tak? Bo później, jak już zacznie, to już nie będzie możliwości. O, tutaj jaka? Jest w miarę dobrze. Jest na pewno zupełnie inaczej między dzisiaj a wczoraj.
Ładniejsze są takie linie. This is much nicer, so I will try to do this fresh. Just do it this way for now. Not important, but just a beauty. Nie wiem, czy to taki lepszy pomysł, czy nie. Nie wiem, może nie. A może to. A więc na 100% nie lejcie 5 litrów wody, tylko 5,5. Ja nigdy nie naleję 5 litrów. Dobra, lejemy dalej. I teraz już zaczyna płynąć. Tu jest większy spadek, to widać. Albo mi się wydaje. Może mi się wydaje, że przed tym zmęczony. Ale już teraz będzie koniec dzisiaj z tą podłogą. Że nic więcej już nie będzie robione. Tam trochę jest takie pod światło. No, tu brakuje trochę. Ciekawe bym dolał. Tu brakuje. Aha, nie mam już nic do wietrza. No dobra. Nie będę kombinował, bo już i tak jest 100 razy lepiej niż było. Tylko żeby zrobić taką wylewkę, to niestety trzeba wcześniej wyrównać, nie? Żeby i tak by nie starczyło tego, nie zakryłoby tych nierównych miejsc. Tu jest ciut mniej niż 5,5 litra. No nie wiem, może ćwierć szlametki, ale jest nie, bo na to, żeby było tutaj troszeczkę gęstsze. Mówią, że 5 metrów to nieprawda. Tu idzie siódmy worek. This is bag, no, by 7. Because I had one bag left from yesterday. Dobrze, lejemy. Aha, i tam jeszcze chciałem dolać trochę, bo mnie trochę męczy jeden kawałek. To będzie taki, musi być marble effect. No i tu gdzie stanąłem, to wiadomo. Ok, teraz muszę to wyrównać. Jest. Teraz tu jest troszkę, ale ja tu teraz to nadleję. O, jakie to ciężkie. Zadyszka. Tu jest troszeczkę gęstsze, już widać. I przenosimy. Jak się tylko łączy jedno z drugim, to już jest dobrze. Żeby tylko ten efekt łączenia był. Już idzie dobrze. Dobra, nie ma nic. Trzeba to skończyć, tak?
A więc... Jak jest problem... To fajko z... Jak dobrze... Jedzie. Mi się wydaje, że to jest wystarczające, żeby skończyć. Ale... Kurwa, myślałem, że na stojaku jest telefon i mówię, w końcu mi się, kurwa, jest spadł, tak? Na sam koniec, bo się ucieszyłem, że mi coś wyszło. O! I mówię, tego się obawiałem. Ale niestety, tym razem na szczęście się pomyliło. Na szczęście. Finish. Dobra. So today this is how it's finish. So you can see straight away much difference. Yeah. Maybe all looking really good to me. Okay, today is next day. We can see. Nice. Now it's nice. Oh, here it was 5 liter. Okay. And here it was 5.5. Because that's supposed to cover 5 meters square, but actually didn't. So good, I had enough. Okay, look really good. I'm pleased with that. So, as you know, you can mix the leveling compound with the sharp sand. I mix little bit with the plastering sand as well, but you cannot spread it that well. You can improve, you can make it better, but not in one go. After it's dry, you have to put only leveling compound. This is my first time on that big area. I done it before on small area, so that's for me big area. Yeah, 7 bags of latex. No latex, leveling compound, that was different company. And that's it. Yeah. Good.